czoła do wspólnej modlitwy. Ojcze i Panie nasz, Boże Wszechświata, Stworzycielu nieba i ziemi, do Ciebie jako naszego Boga przychodzimy, aby oddać Tobie należną cześć, aby oddać Tobie należną chwałę, aby oddać Tobie należne uwielbienie, bo jesteś, Panie, godzien wszelkiej czci i chwały, bo Ty stworzyłeś nas i wszystko, co nas otacza, i Ty odkupiłeś nas, za co Tobie, Panie, dziękujemy. A teraz, Ojcze, chcemy poprosić, abyś był tutaj pośród nas, aby Duch Twój do nas przemawiał, abyś włożył Twoje słowa w usta brata Milana i aby Twoje słowa docierały do naszych serc i do naszych myśli, a my byśmy z chęcią je przyjmowali i chodzili za Tobą. Panie Boże, pod Twoją opiekę oddajemy się teraz przez zasługi naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Amen. Amen. Proszę spocząć. Zapraszam teraz brata Milana Moskalę i tłumacza do wygłoszenia Słowa Bożego. Dobre rano. Dzień dobry. Kowowadis. Znamy to słowo. Dokąd idziemy? Sing to the Lord a new song. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Sing to the Lord all the earth. Śpiewaj Panu cała ziemia. Proclaim the good news to his, of his salvation from day to day. Zwiastujcie co dzień zbawienie Jego. And declare his glory among all nations. Głoście wśród narodów chwałę Jego. For the Lord is great. Dlatego, że wielki jest Pan. And his love endures forever. A Jego miłość przetrwa na wieki. Praise the Lord, O my soul. Chwal Boga, moja duszo. Nie chybi ten remont. Potrzebujemy pilota zdolnego sterowania. Okay. So yesterday we spoke about I am with you. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Pan Bóg jest z nami. And he is not only with us. On jest nie tylko z nami, but he is also making us arise. On również sprawia, że my wstajemy, podnosimy się, idziemy w górę. And yesterday we saw some miracles. I wczoraj doświadczyliśmy pewne cuda. And some people was lying. Pewni ludzie leżeli. And they was very weak. Byli bardzo słabi. And suddenly God strengthened them and they arise. I nagle Pan Bóg dodał im siły i powstali. But let us come to our Savior. Ale przyjdźmy do Zbawcy. He loves us above everything. On nas kocha ponad wszystko. And today we want really to know him how to love. I dzisiaj chcemy nauczyć się, jak go kochać. Today is a day of preparation. Dzisiaj mamy dzień przygotowania. Today is a special day. Jest to dzień szczególny. And what behold, what manner of love the Father has bestowed upon us. Zobaczcie, jaką miłością Bóg ukochał nas. That we are sons and daughters of our Father in heaven. Że jesteśmy córkami i synami Ojca, który jest w niebie. And we shall be as he is when he will come. I że staniemy się tacy jak on, gdy on wróci. So what kind of love? Więc co za miłość? It's God's love. To jest Boża miłość. It's not human life. To nie jest ludzka It's a miłość. Big difference. Jest to między tymi dwoma rodzajami miłości jest ogromna And różnica. He is guiding us to heaven.
A Bóg prowadzi nas do nieba. To New Jerusalem. Do Nowego Jeruzalem. It's not easy. I to nie jest łatwe. You know, to be without any blame, any spot, any defilement. I to nie jest proste, żebyśmy stali się bez skazy, bez plam, bez grzechu. Prophet is asking. Prorok zadaje pytanie. Thus speaks the Lord of hosts saying. Mówi, tak mówi Pan zastępów. This people says the time has not come. Ten lud mówi, czas jeszcze nie nadszedł. So, is the time ready or not ready? Czy już jest ten czas, czy jeszcze nie? God is saying, these people say, not time is ready. Pismo mówi, że... Czy mogę mikrofon? Okej, będę mówił głośno, że na razie. Okej. Włączyłem, tak? Przepraszam. Więc Pan Bóg się, Pan Bóg mówi, ten lud mówi, że czas jeszcze nie nadszedł. We say Jesus is coming very soon. A my mówimy, Jezus wkrótce wraca. But it is by mouth. Ale mówimy to ustami. But by works, but lifestyle. Ale czy mówimy to swoimi uczynkami, swoim no. stylem życia? So consider your ways. Więc zastanówmy się nad naszym sposobem życia, swoją drogą. Where are you going? Gdzie idziemy? Dokąd idziemy? You know, then the word of Lord came by Haggai the prophet saying. Później do proroka doszły następujące słowa. Is it time for you yourself to dwell in your paneled houses? Czy jest czas na to, żebyście zamieszkiwali w waszych dobrze urządzonych domach? And of this ruin, and of this temple, this mess, this mission of Jesus to lie in ruins? A ta świątynia, misja Jezusa leży w ruinach? I am so happy that you came with a good project. Jestem bardzo szczęśliwy, że stawiliście się tutaj, mając fantastyczne projekty. No, we are all missionaries. Jesteśmy wszyscy misjonarzami. But you know, Jesus said, I came to send fire on the earth. Jezus powiedział, że on przyszedł tutaj, żeby zesłać ogień na świat. And what I want, i to co ja chcę, if it will already kindled, burning. Ja pragnę tego, żeby ten ogień już się palił, żeby już w nas się wzniecił. We are living in the most solemn period of time in the history of this world. Żyjemy w czasach wielkiej wagi, jeżeli spojrzymy na historię tego świata. Our own future benefit and salvation of other people very much depends on attitude which we will develop today. Od naszej postawy, którą dzisiaj wypracujemy sobie, zależy zarówno nasza przyszłość, jak i przyszłość ludzi dookoła nas. So we need to be guided by Holy Spirit. Więc musimy zdać się na prowadzenie Ducha Świętego. And yesterday, as we studied, and God promised, I will pour out my Holy Spirit. I wczoraj, tak jak studiowaliśmy, Pan Bóg nam obiecał, że On wyleje Ducha Świętego. And you will have visions. I będziecie mieli wizję. Every missionary has a vision by Holy Spirit. Każdy misjonarz, każdemu misjonarzowi dana jest wizja od Ducha Świętego. So arise, shine, for the glory of the Lord is risen upon thee. Wstań, zajaśnij, dlatego że chwała Boża spocznie na tobie. The world is terribly hungry. The world is terribly hungry. Na świecie panuje ogromny głód. And you see what is happening also here in Warszawa, in Poland, in Europe. Widzimy to również tutaj w Warszawie, w Polsce, w całej Europie. Many churches is only old and become older and older. Kościoły nam się bardzo szybko starzeją. Yeah, and we need a really living power of God's word. I potrzebujemy żywej, prawdziwej mocy Słowa Bożego. I love how Jesus is teaching us. Kocham to, jak Jezus naucza nas. No, he is showing us how for him God's word was so powerful, so precious. On pokazuje nam, jak w jego życiu to Słowo Boże było takie potężne, takie drogocenne. He is teaching us how to pray.
On uczy nas, jak się modlić. He teaching us how to communicate with the creation. On uczy nas, jak komunikować się ze stworzeniem. And he said, you must be born again. I on wzywa nas do tego, żebyśmy narodzili się na nowo. Many times we are speaking about this subject. I ten temat pojawia się w naszych rozmowach wielokrotnie. Which face belongs to you? Która z tych twarzy jest wasza? Because many Christian, dlatego, że wielu chrześcijan, many Christian looking down. Wielu chrześcijan patrzy w dół. Many Christians are in depression. Wielu chrześcijan cierpi na depresję. Many Christian coming, please pray, pray for me. I am in big problem. Wielu chrześcijan przychodzi do mnie i mówi: módl się, bo dlatego, że mam takie ogromne problemy. I am in depression. Mam depresję. So tell me what it means. Więc powiedz mi, co to tak what naprawdę it means znacza? To be born again? Co oznacza bycie narodzonym na nowo? And people around us perishing. I dookoła nas ludzie giną. You know, only today, dzisiaj, tylko hunger, dzisiaj, z głodu, will die 156,000 people. Umrze ponad 100 tysięcy osób. And what about another disasters? A co, jeżeli chodzi o inne kataklizmy? Many disasters every day. Codziennie mają miejsce różne w kataklizmy. So how can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Więc tak zapytał się Nikodem Jezusa, jak człowiek stary może się na nowo narodzić? And Jesus said, Nicodemus, we go to heaven, not to Loma Linda or California. I Jezus odpowiedział Nikodemowi: Nikodemie, my idziemy do nieba, nie do Loma Linda, nie do Kalifornii. Yeah. To Loma Linda you can stay like you are. W Loma Lindzie możecie być tacy, jaki jesteście. But to heaven, ale żeby się dostać do nieba, oh, this is a different subject. To już jest całkiem inna kwestia. Your heart, your mind, your body, your soul, your spirit, your destination, your goals, everything should be completely new. Wszystko musi się odnowić, począwszy od naszych myśli, umysłu, ducha, serca, uczuć, ciała. Wszystko musi stać się nowym. This is a miracle. I to jest, i na tym this polega is a prawdziwy very cud. Powerful miracle. I to jest potężny cud. This is a not simple subject. Dlatego, że to nie jest łatwa kwestia. Jesus is speaking, you must be born of water and of the Spirit. Jezus mówi, musicie się narodzić na nowo z wody i z ducha. And Nicodemus do not understand it. I Nikodem nie potrafił tego zrozumieć. Probably we also do not understand it. I prawdopodobnie my również mamy problemy z zrozumieniem we tej have kwestii. A very difficulty about this. Jest to dla nas trudne do zrozumienia. All of us who were baptized into Jesus Christ were baptized into his death. Każdy z nas, który się ochrzcił w Jezusie Chrystusie, ochrzcił się w jego śmierci. He took all our sins upon himself. On wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. And he put them into grave. I on włożył je do grobu. And now when you are baptized, i gdy ma miejsce chrzest, oh, this is a revolution. To jest prawdziwa rewolucja. No more smoking, no more drinking, no more coffee, no more dancing, nothing like this. Przestajemy pić, palić, pić kawę, tańczyć i wiele jeszcze innych rzeczy. It starts in our mind. Zaczyna się to wszystko w naszym umyśle. Completely new mind. Całkowicie nowy umysł. It's a death to sin. I to jest śmierć grzechowi. It is a funeral. I to jest pogrzeb. Completely funeral. To jest całkowity pogrzeb. All this kind of selfish desires. Te wszystkie nasze egoistyczne pragnienia. But and we are united with our Savior in his death. I wtedy następuje ta jedność z naszym Zbawicielem właśnie w śmierci. But we will not stay in watery grave. Ale my nie pozostajemy w grobie wodnym. Oh, there will be resurrection. Dlatego, że mam miejsce, będzie miało miejsce zmartwychwstanie. Can you imagine? Możemy to sobie wyobrazić? You are resurrected. Jesteście zmartwychwzbudzeni. Like Jesus. Tak samo jak Jezus. You know, no more like before, selfish. Już nie ma miejsca, nie mają miejsca te nasze grzeszne pragnienia. We are united, one with him. Jesteśmy jedno. Now we are living with him, in him, through him, for him. Teraz żyjemy w nim, dla niego, przez niego. And we enter new, on the new way of new life following
Jesus to New Jerusalem. I to jest nowy styl życia, nowe życie z Jezusem do nowego Jeruzalem. New goals. Nowe cele. New vision. Nowa wizja. New dress. Nowa szata. New food. Nowe people, nowy pokarm, nowi ludzie dookoła new family, nas. Nowa rodzina. New our father in heaven. Nowy ojciec w niebie. Everything is new. Wszystko staje się nowe. Your mind is completely new. Całkowitej odnowie również w do you understand it to have a Jesus mind? Czy rozumiemy, co to oznacza, żeby mieć umysł Jezusowy? You know, to be born again, it's a miracle. Bycie odrodzonym na nowo to prawdziwy cud. It is not only baptism by water. To nie kończy się na chrzcie w wodzie. Many Christians think I was baptized, now finish, I will be saved. Wiele chrześcijan uważa, że ochrzczono mnie, to wszystko, ja będę zbawiony. They completely forget that Jesus has another baptism. Całkowicie zapominają, że Jezus ma dla nas całkiem inny typ chrztu. He has not only watery baptism, but also baptism by Holy Spirit. Dlatego, że oprócz chrztu wodnego jest jeszcze chrzest Duchem Świętym. No, John Baptist, he spoke clearly. Jan Chrzciciel mówił wyraźnie. I am baptizing you by water for repentance. Ja was chrzczę wodą, żebyście dostąpili pokuty. But Jesus, after me, is coming he who will baptize you by Holy Spirit and fire. Ale po mnie przyjdzie ten, który ochrzci was Duchem Świętym i ogniem. Like Jesus. Tak jak Jezus. When he stood up from watery grave, he was praying. Gdy powstał z tego grobu wodnego, on modlił się. And the Holy Spirit came. I zstąpił na niego Duch Święty. And the voice of our Father. I głos Ojca w niebie. You are my beloved son. Oto mój syn umiłowany. Oh, this is a miracle. To jest cud. It belongs to everybody who is one with Jesus. I ten cud następuje w życiu każdego, kto jest jednością z Jezusem Chrystusem. Our greatest need is every day, every morning refresh baptism by Holy Spirit. Naszą najważniejszą potrzebą codzienną jest odnowienie tego chrztu duchowego codziennie rano. This is a big miracle. I to jest ogromny cud. You know, when into your life enter Holy Spirit, gdy do naszego życia wchodzi Duch Święty, you know, he makes everything new. On odnawia wszystko. And it is repeated every morning. I to ponawia się codziennie, co ranka. You know, our baptism by water should be repeated every morning freshly. Nasz chrzest wodny powinny być powtórzone codziennie, co rano. And to be united with Jesus, it means we are new creation. Jedność z Jezusem oznacza to, że stajemy się nowym stworzeniem. Old things are passed away. Stare rzeczy przeminęły. And all things are become new. I że te stare rzeczy zostały przemienione w nowe. Do we desire for this? Czy mamy takie pragnienie tych nowych, całkowicie nowych rzeczy? Are in our heart really great desire, Lord, make me as you are, new. Czy w naszych sercach mamy to ogromne pragnienie, Panie, zrób, odnów mnie całkowicie? You know, in Jesus' mind there was no one thinking in direction of sin. W umyśle Jezusa nawet nie przemknęła ani jedna myśl, która kierowałaby go w stronę grzechu. And he said, you have my mind. And Jesus wants that we have his mind. I Jezus chce, żebyśmy my posiadali jego umysł. Is it possible? Czy jest to możliwe? Is it possible that our mind will be completely pure? Czy to jest możliwe, że nasz umysł stanie się całkowicie czysty? But it should be. Ale tak powinno się stać, prawda? You know, he is now preparing us for this miracle. Obecnie, teraz, on przygotowuje nas właśnie, żeby zdarzył się ten cud w naszym życiu. I do not know what is your mind, but I have a big difficulty sometimes. My mind is nie wiem, co się dzieje w waszych umysłach, ale w moim umyśle bardzo często
Mam różne zaburzenia. I am praying, Lord, please keep control over my mind. I modlę się, Panie Boże, trzymaj kontrolę nad tym moim umysłem. You know, in Desire of Ages is a beautifully written. W życiu Jezusa mamy fantastyczny cytat. Love, humility and the peace take the place of anger, envy and the strife. Miłość, pokora oraz spokój zastępuje, wchodzi w miejsce w złości, zazdrości oraz walki. And the joy takes the place of sadness. I zamiast smutku pojawia się radość. And the countenance reflects the light of heaven. A nasz wygląd zaczyna odzwierciedlać światło niebios. Is it possible? Czy jest to możliwe? No depression. Bez depresji? Newborn Christian, how he can be in depression? Jak nowonarodzony chrześcijanin może mieć depresję? Can you imagine it? Czy możemy to sobie wyobrazić? Newborn Christian has a medicine against the depression. Nowonarodzony chrześcijanin posiada lek na depresję. You are sent to give a people in depression to give them beautifully, powerfully medicine. Każdy nowonarodzony chrześcijanin jest wysłany z tym lekiem, czyli ze Słowem Bożym, do ludzi dookoła, ażeby leczyć ich właśnie z tej depresji. I would like to that we can understand this picture from a different point of view. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten obraz troszeczkę z innej perspektywy. When somebody is born in this world, gdy ktoś przychodzi na świat, tell me, what condition must be fulfilled? Jakie warunki należy spełnić? What must happen? Co musi się zdarzyć, ażeby ta osoba się pojawiła na świecie? That beautiful new baby can be in this world. Co musi się zdarzyć, ażeby właśnie na świecie pojawiło się piękne dziecko? What? Pytanie do was. What? Two people? Dwoje ludzi? It must be father and mother, is right? Więc musimy mieć mamę i tatę. And they love each other? Oni się kochają. No, and the result of love is a new life? I w wyniku miłości powstaje nowe życie. Is it right? Zgadza się? Yeah, you agree with me? Zgadza się się, oczywiście. Oh, very good. It's dobrze. True. It's ponieważ true, you to know. Jest prawda. And is it also right in spiritual born again? Czy możemy te warunki przenieść również na te odrodzenie czy narodzenie duchowe? Do we are also needed father, spiritual father and a spiritual mother? Czy również w tym przypadku potrzebny jest duchowy ojciec i duchowa matka? Yes. Oczywiście. Oh yes, who is a spiritual father? Kto jest tym duchowym ojcem? Yeah, this is a, you know, Trinity. Mamy Trójcę, prawda? You know, the God the Father, the God the Son, the God the Holy Spirit. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. You know, when creation was happening, all Trinity was working. Podczas stworzenia cała Trójca działała. And how it is when somebody is born to become son and a daughter of God? I co się dzieje? Kto stoi za tym procesem, gdy przemieniamy się w córki i w synów Bożych? Yeah, we can see the whole Trinity is engaged. Widzimy, że w ten proces zaangażowana jest cała Trójca. And who is the mother? A kto jest tą matką? Who is the mother? Jak myślicie? Church. Kościół. Jesus Bride. Jest to oblubienica Chrystusowa. Ano, who is the church? Kim jest Kościół? You and me. Wy i ja. You know? In the moment when you accept Jesus. Z chwilą, gdy przyjmujemy Jezusa. When you was baptized. Gdy jesteśmy ochrzczeni. Oh, you are standing as a new creation. Stajemy jako nowe stworzenie. You become mother. Stajemy się matką. You become missionary. Stajemy się misjonarzami. And automatically. I automatycznie. There is a relationship between husband and his bride. Nawiązuje się relacja między mężem oraz jego oblubienicą. And suddenly. I nagle. God is placing in front of you some person. Pan Bóg stawia przed wami inne osoby.
Suddenly you feel, please tell him, tell him. I czujemy podświadomie, że ktoś tam mówi, powiedz im, powiedz im. And the fire of Holy Spirit working in you. I ten ogień Ducha Świętego zaczyna w nas działać. Automatically you are speaking about great love of God. I automatycznie zaczynamy mówić o wielkiej miłości Bożej. Oh, first seed of living God's word is a placed. I zasiewamy to pierwsze ziarenko miłości Bożej. Oh, you become pregnant. I to mamy, God is mamy giving ciąża. You spiritual child. I Pan Bóg daje nam duchowe dzieci. Is it right? Prawda? Tak to się dzieje? Is it right? Czy you agree with me? Zgadza się ze mną? Oh, this is a very deep. You know, the visible world showing us invisible reality, spiritual invisible reality. To, co widzimy, ten świat widzialny, jest taką pewną alegorią tego, co się dzieje w świecie, który nie widać. Maybe you planted God's seed many times. Być może zasialiście ziarno Boże wielokrotnie. And something happened. I co się stało? Oh, new life start to work, to live. Nowe życie zaczęło pojawiać się. But you know, today in this world many times abortion. Ale dzisiaj na świecie ma miejsce wiele aborcji. Because mother weak. Ponieważ mama jest słaba. You know, in Bangladesh. W Bangladeszu. Many times. Ma to miejsce wielokrotnie. Maybe in Poland situation the same. Być może w Polsce również ma to miejsce. And how it is in spiritual life. I jakie to ma to przełożenie również na życie duchowe? You know, when you know that God gave you new baby. I gdy wiemy, że Pan Bóg dał ci nowe dziecko. Now you are feeding two lives. Teraz tak naprawdę podtrzymujesz dwa życia. If you spend before 5 minutes with a prayer and God's word, it is not enough now. Jeżeli poświęcamy 5 minut na modlitwę i na studium, to nie wystarcza. Oh, now you need to have a good, spiritual, wholesome food. Teraz potrzebujemy naprawdę takiego porządnego, zdrowego, pełnoziarnistego posiłku. Because somebody need you. Dlatego, że ktoś potrzebuje was. Somebody waiting for your call, for your visit, for your prayer. Ktoś czeka na wasz telefon, na wasze odwiedziny, na waszą modlitwę. Because somebody is spiritually now sucking from you. Dlatego, że ktoś duchowo wysysa z was. You know, are we aware of this? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że to ma miejsce? And sometimes God is sending you twins. I czasami Pan Bóg daje nam bliźniaki. Sometimes even three. Czasami trojaczki. Can you imagine? Czy możemy to sobie wyobrazić? Can you understand? Czy możemy to zrozumieć? What kind of your lifestyle? Jaki to ma wpływ na nasz styl życia? And what kind, how to spend time? I w jaki sposób powinniśmy spędzać czas? And your priorities? I jakie jest, od tej chwili mamy and priorytety? Your vision? Jaką powinniśmy mieć wizję? Sometimes, you know, you are now in completely new lifestyle. Po prostu w tym przypadku musimy całkowicie zmienić nasz swój styl życia. No, a pregnant woman cannot do what she wants. Gdy kobieta zajdzie w ciążę, niestety nie może robić tego, na co ma ochotę. Because if she really loves her baby, dlatego, że jeżeli tak naprawdę kocha te swoje nowe dziecko, które ma przyjść na świat, she will take beautiful care. Ona tak naprawdę będzie się wspaniale o nie troszczyła. She will be praying. Ona będzie się modlić. She will be speaking. Ona będzie mówiła do tego dziecka. She will be singing. Ona będzie śpiewała temu dziecku. Very important. To jest bardzo ważne. Even this baby is in belly. Pomimo tego, że to dziecko wciąż znajduje się the w jej brzuchu. Same is with our friends. I to samo dotyczy naszych przyjaciół. Oh, my dear brothers, sister, I have not too much time to explain every details. Drodzy bracia i siostry, nie mam zbyt wiele czasu, żeby wyjaśnić każdy szczegół. But think about this. Ale zastanówcie się nad tym. This is a very good lesson. To jest bardzo dobra lekcja. You know, sometimes you know, this friend, I need to visit him. Czasami Pan Bóg daje nam takie myśli, muszę odwiedzić tego przyjaciela. But I want to do
Ale wiemy, że o nie, ja mam teraz to do roboty. He is waiting for you. On czeka na was. Oh, he is waiting that you will even call him. On czeka na wasz telefon. But you go for your selfish desires. Ale my kierujemy się naszymi własnymi egoistycznymi pragnieniami. And when you put your hand, i gdy kładziemy naszą dłoń, and the mother know, i gdy mama czuje, gdy dziecko się rusza, ona wie, że żyje, że he's żyje. Alive. It's inspiration. On żyje i to jest bardzo inspirujące. When your friend will tell you, you know, I spoke about what you told me in my working place. I gdy słyszymy, jak nasz przyjaciel nam mówi, słuchaj, mówiłem o tym, co mi mówiłeś w moim miejscu pracy. Oh, it means he's alive. Oznacza to dla mnie, ja wiem, on żyje duchowo. Oh, my friend, which God gave me, he's first steps in with God, he's doing. To oznacza, że ten przyjaciel, to dziecko Boże, które Pan Bóg mi dał, ono żyje, ono stawia pierwsze and kroki. There are big tension because delivery is coming. I wtedy właśnie pojawia się ten moment ekscytacji, dlatego że zbliża się poród. And after delivery, i po porodzie, you cannot stay him alone. I po porodzie nie możemy odsunąć się. My dear brothers and sisters, how many people who was baptized are leaving church? Drodzy, nawet nie wiemy, ile osób, które zostały ochrzczone, opuszcza szeregi kościoła. Because no feeding. Dlatego, że brakuje pokarmu. After delivery. Po porodzie. Mother take much more care. Dlatego, że zazwyczaj po porodzie mama poświęca temu dziecku o wiele więcej czasu i troski. Oh, my dear brothers, sisters, it's very important. Drodzy bracia i siostry, to jest bardzo ważne. I am so sorry. Jest mi bardzo przykro. In Bangladesh. W Bangladeszu. Sometimes. Czasami. I come to village. Przyjeżdżam do wioski. And they told me. I oni mi mówią. Here was our church before. W tej wiosce kiedyś był nasz kościół. But no pastor. Ale nie było pastora. We had no money for pastor. Nie mieliśmy pieniędzy na pastora. And all people left back. I wszystkie osoby, które przychodziły do tego kościoła, odeszły. A terrible disresponsibility. I to jest ogromna nieodpowiedzialność. Oh, my dear brothers, sisters, I am so happy that here is one brother who is sponsoring two pastors in Bangladesh. Drodzy bracia i siostry, cieszę się ogromnie, że jest tutaj jeden brat, który sponsoruje dwóch pastorów w Bangladeszu. I am so thankful to God and to him. Jestem tak bardzo za to wdzięczny Bogu i tej osobie. He's living in Poland, he's feeding two pastors. Mimo tego, że mieszka w Polsce, on troszczy się o you see how unwise are our mothers today. Widzimy, jak tak bardzo nierozsądne są te nasze dzisiejsze matki. What they are eating, what they are drinking, how they behave. W tym, co jedzą, co piją, jak się zachowują. And what about Christian? A co o nas, o chrześcijanach można our powiedzieć? Brother, sister, Seventh-day Adventist. Co można powiedzieć o naszych braciach, ich siostrach, o adwentystach dnia siódmego? God is sending beautiful people. Pan Bóg przysyła nam pięknych ludzi. With the first connection, we do health expo, we do health clubs, we do many good connection with many people. W ramach tego naszego pierwszego kontaktu prowadzimy w Expo Zdrowie, kluby zdrowia, fantastyczne inicjatywy. But what next? Ale co dalej? Co dalej? Oh, there is a missing. I coś tam brakuje. So the Holy Spirit strengthens us against temptations. Duch Święty wzmacnia nas i chroni przed pokusami. Our Savior is loving us. Nasz Zbawca nas bardzo kocha. Holy Spirit endowing the human agent with a supernatural strength. Duch Święty wysyła na ten czynnik ludzki w nieziemską moc. You know, you do not see in Warszawa these hands like in Bangladesh. W Warszawie nie widujemy takich rąk, prawda? But it is a spiritual beggar. Ale jeżeli pomyślimy o świecie duchowym, takie dłonie można zobaczyć. How many people, you know, your friends, your neighbors are begging, please. Ile z waszych przyjaciół w rodzinie, spośród sąsiadów błaga, proszę. I am convicted. Jestem przekonany, that everyone whom you meet during day, God is sending to you because you can
że każdą osobę, którą spotykacie na swojej drodze, przysłał Pan Bóg, ażebyście jej pomogli. He can through you to give first emergency living food. Pan Bóg chce waszymi rękami podać tej osobie pierwszą rację żywnościową. There was one our sister. Była sobie pewna nasza siostra. She was a passing morning going to her office through beggars. They were sitting by the road. Przechodziła w rano do swojej pracy obok rzędu żebraków. Every day she was convicted. Please help them, help them. Codziennie miała przekonanie, słyszała głos: pomóż im, pomóż im. Then she decided. I podjęła pewną decyzję. She bought one sandwich. Ona kupiła jedną kanapkę. And there was among these beggars one young man. I wśród tych żebraków siedział pewien młody człowiek. She gave him. Ona dała mu tą kanapkę. She smiled. Uśmiechnęła się. That Jesus loves you. I powiedziała: Jezus cię kocha. Every day. Codziennie. One sandwich. Jedna kanapka. God loves you. Bóg cię kocha. Every day. Codziennie. In the beginning. Na początku. His head was looking down. On spoglądał cały czas w dół. After some time. Po pewnym czasie. He was looking. On już patrzył w górę. When he saw her. I gdy zdołał ją zauważyć. He was smiling. Na jego twarzy pojawił się uśmiech. She always said, Jesus loves you. A ona zawsze mu mówiła: Jezus cię kocha. One day. Pewnego dnia. This young man was missing. Tego mężczyzny zabrakło w tym rzędzie. She was asking, where is this young man? I ona się pytała: gdzie jest ten młody człowiek? Nobody knows. Nikt nie wiedział. After many years. Po wielu latach. One day. Pewnego dnia. She was walking on the street. Ona szła ulicą. And she met one man. Spotkała pewnego mężczyznę. Beautiful, handsome young man. Przystojny mężczyzna. With a tie. W garniturze, pod krawatem. He came to her. On podszedł do niej. Do you remember me? I spytał się: pamiętasz mnie? You must help me. You must remember me. Ty musisz mnie pamiętać. She said, oh, please help me to understand who you are. A ona mu powiedziała: niestety mam problem, pomóż mi, przypomnij mi. I was this beggar which you gave him every day sandwich. Ja byłem tym żebrakiem, któremu codziennie wręczałaś kanapkę. And every day you said, God loves you. I codziennie mówiłaś mi: Bóg cię kocha. In the beginning I don't believe you. Na początku nie wierzyłem ci. But later. Ale później. I was thinking, maybe it's true. Później pomyślałem: być może jest to prawda. So maybe I will change my life. Więc może warto zmienić moje życie. Because he was a student. Ponieważ on był studentem. And I became a member of bad party. I on był należał drugs do and stealing and fighting and such was do his gangów, który zajmował się narkotykami, I wanted to przemocą. Take my life. Chciałam sobie odebrać życie. But your word. Ale twoje słowo. Every day. Codziennie. Was knocking my heart. To było wpukanie do mojego serca. I decided. Postanowiłem. I will finish. Skończę z tym. I will leave my bad friends. Porzucę moich tych I will go home. Wrócę do domu. I will go back to my university. Wrócę na uniwersytet. I will finish my study as a lawyer. Skończę studia prawnicze. And today I am so thankful. I dzisiaj jestem tak bardzo wdzięczny. That you came to me. Że przychodziłaś do mnie. With a simple word that God loves me. Z takim prostym przesłaniem: Bóg cię kocha. My life is completely changed. W ten sposób moje życie całkowicie zmieniło się. Oh, my dear brothers, sisters. Drodzy bracia i siostry. Do we understand God's love? Czy potrafimy zrozumieć miłość Bożą? Can we understand what it means to be born again? Czy potrafimy zrozumieć, co to oznacza nowonarodzenie? Because a revival need to be expected only in answer to prayer.
Dlatego, że od nowa ożywienie przyjdzie tylko jako odpowiedź na modlitwę. Because Jesus wants to feed all these empty, hungry. Dlatego, że Jezus chce nakarmić, chce podać pokarm do tych pustych dłoni. There are only few who rightly appreciate or improve the precious privilege of prayer. Tylko nieliczni tak naprawdę doceniają przywilej modlitwy i ulepszają to, jak się modlą. We should go to Jesus and tell him all our needs. Powinniśmy przychodzić do Jezusa i przekazywać mu wszystkie nasze potrzeby. And all our newborn still living in our belly spiritual people, children. Również dotyczy to tych wszystkich nienarodzonych osób w Chrystusie, które są dookoła nas. All true revivals are anchored in the Word of God. Wszystkie prawdziwe zmiany życia z perspektywy duchowej mają swoją podstawę w Piśmie Świętym. Many Christians today evening are opening television. Dzisiaj wiele chrześcijan przychodzi po południu do domu i włącza telewizor. This is a Jesus television. A to jest telewizor Jezusa Chrystusa. 66 channels. 66 kanałów. Yeah. Open. Cały czas dostępny. Beautiful. The last one is the most powerful. Piękne, a ostatni kanał jest szczególnie fascynujący. I am so thankful that every evening my father gathered us and opened Jesus television. Jestem tak bardzo wdzięczny, że co wieczór mój tata siadał z nami i włączał telewizor Jezusa Chrystusa. I am so thankful to my coworkers that every day they are planting God's word into this Muslim young children. Jestem tak bardzo wdzięczny, że moi współpracownicy codziennie zasiewają ziarno Boże w tym muzułmańskim kraju. For you have been born again through the living and enduring word of God. Dlatego, że narodziliście się na nowo przez słowo, które żyje i trwa. This is the spirit of truth guiding us into all truth. I to jest ten duch prawdy, który nas przeprowadza. Everybody of us need a banana. Każdy z nas potrzebuje banana. Everybody need a one living Jesus banana. Każdy z nas potrzebuje tego banana, który jest symbolem żyjącego Jezusa Chrystusa. This is a Jesus living banana. I to jest ten banan od Jezusa Chrystusa. Every day you need a one promise. Codziennie potrzebujemy jednej obietnicy. This is a spiritual banana. To jest ten duchowy banan. Like these children from street. Jak te dzieci na ulicy. And now, through his spirit God makes his word a reviving power. Dzięki Duchowi Świętemu Słowo Boże nabiera ogromnej mocy. And all things in you, in me, in us become completely new. I w ten sposób wszystko w Tobie, w nas staje się całkiem nowe. And we are new creation. I stajemy się nowym stworzeniem. Ready for Jesus' second coming. Gotowymi na przyjście ponowne Jezusa Chrystusa. Every evening after working with a patient in my clinic in Dhaka. Codziennie, gdy kończę pracę z pacjentami tam, gdzie pracuję. We have an evening mission school. Mamy popołudniową szkołę misjonarską. From 6 to 8:30 evening. Czyli po południu od 6. And we have how to teach children. Lesson, one lesson about how to teach children. Mówimy o tym, jak uczyć dzieci. A second lesson, how to treat sick people. A druga lekcja polega na tym, że uczymy się, jak leczyć chorych. And then we study about Jesus' example. I później studiujemy o tym, jakie przykłady życiowe dawał nam Jezus. Pray. A potem modlimy się. And one evening, i pewnego popołudnia, when I open Bible, gdy otworzyłem Pismo Święte, suddenly God's inspiration came to me. Nagle Pan Bóg zainspirował mnie. You open school in villages and in slums. Otwieracie szkoły w... Otworzyłeś szkoły w wioskach, w slumsach. But for street children, you completely forget them. Ale całkowicie zapomniałeś o dzieciach ulicy. This is the most needed children. A to są te dzieci, które najbardziej potrzebują pomocy. They have no food, nobody
They are sleeping on the pavement. Nie mają żadnego jedzenia, śpią na chodnikach. Girls are disused during nights. Dziewczynki są wykorzystywane seksualnie przez gangi. And the small boys are catched and sell for slavery and for organ banks. A w małych chłopców łapie się na sprzedaż na organy, na jako niewolników. So I told all people in this room this night. Więc dzisiaj chciałem wam zadać takie pytanie. Więc w czasie tej lekcji zadałem tym wszystkim osobom, które tam były, następujące pytanie. Today we will be praying how to help street children. Dzisiaj będziemy się modlić z myślą o tym, jak pomóc tym dzieciom na ulicy. And we kneel down. Uklęknęliśmy. And really I prayed, Lord, please show us the way how to teach, how to guide, how to take care for this street. I zacząłem się modlić, Panie Boże, pokaż nam, jak możemy uczyć, jak możemy troszczyć się, jak możemy ratować te dzieci ulicy. When we said amen, gdy powiedzieliśmy amen, the door was open, drzwi otworzyły się, still I was kneeling, cały czas byłem na kolanach, and two women came inside, i weszły dwie kobiety. So I stand up and I ask them, come on, Achen. Wstałem i spytałem się, tak właśnie. What can I do for you? Co mogę dla was zrobić? Please give us job, give us work. Daj nam pracę. Every day almost people coming, begging for work. Codziennie przychodzą do nas osoby błagając o pracę. And I ask them, what you want to do? I spytałem się, co chcecie zrobić? And they said, we are teachers, we want to teach. Usłyszałem odpowiedź, jesteśmy nauczycielkami, chcemy uczyć. Can you imagine? Czy potraficie to sobie wyobrazić? We just prayed how to open school. Właśnie modliliśmy się, jak otwierać szkoły. Yeah. And God sent two teachers. I Pan Bóg natychmiast przysłał dwóch nauczycieli. And I asked them, are you willing to teach street children? I spytałem się, czy chcecie zająć się nauczaniem dzieci ulicy? And now I expected that they will say no. I spodziewałem się negatywnej odpowiedzi. Because street children are more dirty, bad, fighting, you know. Dlatego, że dzieci ulicy są śmierdzące, brudne, pełne przemocy, agresji. But they said yes. Ale te dwie osoby powiedziały tak. Can you imagine? Czy możecie to sobie wyobrazić? Just no one minute after prayer passed and God answered our prayer. Nie minęła nawet minuta od tego, jak skończyliśmy się modlić i Pan Bóg wysłuchał naszej odpowiedzi. So I told them, okay, tomorrow. Więc powiedziałem jej, okay, jutro. During lunchtime I am free, we meet in marketplace. W przerwie obiadowej jestem wolny, spotkamy się na rynku. Because these street children, they are begging there. Dlatego, że w tym miejscu te dzieci właśnie zajmowały się żebraniem. And you see, and then we gather them. This is a pavement. I widzicie tutaj na tym zdjęciu, to jest chodnik na ulicy. This is this one of these sisters. I to jest właśnie jedna z tych kobiet. No. And this is a second one. A to jest ta druga osoba. You see, here is a road. Widzimy, tutaj to jest droga. Here is a pavement. Tutaj jest chodnik. And God opened the door. I Pan Bóg otworzył drzwi. For this very, very poor, hungry, dying, starving, sick children. Dla tych bardzo biednych, chorych, opuszczonych dzieci. You can see them. Oto one. One of this boy and his brother. Tu jest chłopak ze swoim bratem. They have no mother. Oni są sierotami. This is their father. To jest ich ojciec. One leg is broken. Bez nogi. A very poor vehicle. Bardzo biednie wyglądający pojazd. They are sleeping here. Oni śpią tutaj, tam na tej ulicy. A żebrzą tutaj. And these boys, whenever I come to this school. Oh, these boys are looking to me. I za każdym razem, gdy przychodzę do tej szkoły,
Ci chłopcy czekają na mnie. Okay. This is this school. I to jest ta szkoła. Oh, my dear brothers, sisters, today we have 700 children in slum schools. Drodzy, dzisiaj obecnie w naszych w szkołach w tych slumsach mamy ponad 700 uczniów. And I am so thankful. Jestem tak bardzo wdzięczny. God is doing great miracles. Bóg zsyła niesamowite cuda. Just several days ago I was there. Właśnie kilka dni temu byłem tam. They were begging me, please open schools. Minimum in three places they are begging me, please open schools. Proszono mnie, otwórzmy nowe szkoły, przynajmniej w trzech nowych miejscach. So please pray for me and for my coworkers. Dlatego módlcie się za mnie i za moich współpracowników. That we will have enough resources, that we can immediately open a new school. Ażebyśmy mieli zasoby, ażeby otworzyć natychmiast nowe From szkoły. From 1 January in Bangladesh starts a new school year. Dlatego, że od 1 stycznia w Bangladeszu zaczyna się nowy rok szkolny. Yesterday I received one email. Wczoraj otrzymałem e-maila. President of Zjednoczenia. Od prezydenta Zjednoczenia. Yeah. He said, you know, we need $1,000 to continue building new school. I było tam określone, że potrzebujemy $1,000, ażeby kontynuować działalność. Oh, my dear brothers, sisters, God is doing great miracles. Ale Pan Bóg, drodzy bracia i siostry, robi niesamowite cuda. He is giving and empowering us. On nam daje nowe możliwości. Not nowe by dary. Might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Nie mocą, ale Duchem, mówi Pan. And the Holy Spirit is ennobling, sanctifying and beautifying everybody of us. I Duch Święty sprawia, że stajemy się w Panu Bogu nowi, piękni i przygotowani do Jego Królestwa. Many people, many children begging. Wiele dzieci żebrze. And Jesus said, whatever you have done into my the least of these my brethren, you have done it into me. Jezus mówi, że cokolwiek zrobiliśmy tym maluczkim, to zrobiliście mnie. And he is preparing us. I on przygotowuje nas. Rise. Wstańmy. Shine. Zaświećmy. For the glory of God is above you. Dlatego, że nad nami jest chwała Boża. And soon you shall see my face. I wkrótce zobaczycie moją twarz. Let God bless all of us. Niech Pan Bóg nam błogosławi. It's my prayer. Oto moja modlitwa. Amen. 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 Kryje się tęsknota, serce kogoś woła wciąż, choćbyś pragnął, nie uciszysz go. Każde serce szuka nieustannie Boga, który stworzył. Wstanie, gdy otworzy.
Cię. Bóg jest wierny i na Ciebie czeka. O tak, odpowiedzi na pytania zna. Gdy poprosisz, wszystko Ci Our loving Almighty Heavenly Father. Kochający Wszechmogący Ojcze. As your creation we bow down to worship you. Jako Twoje stworzenie przychodzimy na kolanach, żeby Cię wielbić. Especially today in a day of preparation. Szczególnie dzisiaj, w tym dniu przygotowania. We are so thankful and grateful for your greatest gift which you gave us. Jesteśmy tak bardzo wdzięczni za ten najwspanialszy dar, który nam dałeś. For your Son and our Savior. Za Twojego Syna i naszego Zbawiciela. O Lord Jesus, here we are. Panie Jezu, oto my. Your daughters and your sons. Twoi synowie i Twoje córki. We are so grateful. Jesteśmy tak bardzo wdzięczni. That you came. Że przyszedłeś. That you united divinity with the humanity. Że zjednoczyłeś boskość z ludzkością. That you show us how to live in this complicated world. Że pokazałeś nam, jak żyć w tym skomplikowanym świecie. But above everything, ale przede wszystkim, we are so thankful that you took all our sins, iniquities, bad thoughts, words and deeds upon yourself. Jesteśmy tak bardzo wdzięczni, że wziąłeś nasze grzechy, nasze brudne myśli i to wszystko, co w nas jest złe, na siebie. And Lord, thank you that it was on Friday when you sacrificed yourself for us and instead of us. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że to właśnie w piątek poświęciłeś się za nas i dla nas. O Lord, keep us in the feet of the cross. Panie Boże, sprawa, żebyśmy cały czas mieli krzyż przed oczami. Oh, please give us really true newborn experience. Panie Boże, daj nam przeżyć prawdziwe nowonarodzenie. Oh Lord, only you can do and accomplish this greatest miracle. Panie Boże, tylko Ty możesz uczynić ten niesamowity cud. Today we devote ourselves completely into your hands. Dzisiaj, Panie Boże, całkowicie powierzamy się w Twoje dłonie. Raise us up, separate us from sin. Podnieś nas, Panie Boże, uwolnij od grzechu. Thank you that you are doing everything new. Dziękujemy Ci, że czynisz wszystko nowym. Touch all of us by the healing power of your redeemed love. Dotknij nas niesamowitą mocą tej miłości polegającej na odkupieniu. And thank you for new heart. Dziękujemy za nowe serca. For new spirit. Za nowego ducha. For new mind. Za nowe umysły. For new soul, spirit and the body. Za nową duszę, za nowy umysł i nowe ciała. Thank you that your victory is so great and so powerful. Dziękujemy Ci za to, że Twoje zwycięstwo jest tak wspaniałe i tak potężne. That you are able to make us and to purify us to become without any spot, any defilement. Że potrafisz oczyścić nas całkowicie z każdej plamy, z każdego zabrudzenia. And thank you that you are able to keep us without blame, without any defilement until you will come. I Panie Boże, dziękujemy Ci, że potrafisz utrzymać nas w czystości, ochronić przed tym, co złe i brudne,
Do momentu, gdy przyjdziesz, gdy wrócisz do nas. And the Lord, please outpour fullness of your early and the latter rain of your Holy Spirit. I Panie Boże, ześlij w pełni na nas swój deszcz. And keep us that whenever you will give us spiritual new baby. I Panie Boże, i spraw, że za każdym razem, gdy dasz nam nowe dzieci duchowe, oh, please, strengthen us. Umacniaj nas. And inspire us. Inspiruj nas. Teach us to love as you love. Ucz nas kochać tak, jak Ty kochasz. Teach us to trust you as you was completely united with your Father. Ucz nas tak ufać, jak Ty zaufałeś swojemu Ojcu. And teach us how to with your hope, your courage, your strength, your joy, your wisdom to follow you completely. Sprawa, żebyśmy potrafili podążać za Tobą, pełni Twojej miłości, wiedzy i tego, co Twoje. And Lord, only your grace, only your presence, only power of Holy Spirit can make to bring fruits which will stay for eternity for your kingdom. I Panie Boże, my wiemy, że tylko dzięki Twojej miłości i w temu, co nam dajesz, jesteśmy w stanie wydać owoce, które przetrwają na wieczność. That wyjdą one do day Twojego when Królestwa. You will come. I w tym dniu, gdy wrócisz. Let we can hear from your lips our new names. Panie Boże, pozwól nam usłyszeć z Twoich ust nasze nowe imiona. With your almighty words, well done, good and faithful servant. Którym będą towarzyszyły słowa płynące z Twoich wszechmocnych ust. Dobra robota, sługo. Come and rejoice in your Father's house forever. Przyjdź i raduj się w domu swojego Ojca na wieki. And make all of us fruitful. Panie Boże, spraw, żebyśmy wszyscy wydawali owoce. Let all these visions and the project which we are just now placing in front of your feet. Aby te wszystkie wizje, projekty, inicjatywy, które składamy u Twoich stóp. Bring thousand and a thousand precious souls which will remain for the glory of our Father throughout the whole eternity. Przyniosły owoc w postaci tysiąca dusz, które przetrwają na wieki. For your is a kingdom, power and a glory forever. Dlatego, że Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. In Jesus Christ's name we pray. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.